Słuchajcie, wpadła mi w ucho bardzo ciekawa grupa teorii dotyczących Doktora Strange'a in Multiverse of Madness. No jak zwykle w takich sytuacjach, potencjalny spoiler warning, bo to co powiem może okazać się prawdą, albo wcale nie. Poruszę też dla potrzeb przedstawienia tej teorii parę wątków z WandaVision oraz historii komiksowych. Dobra, jak zostali sami zainteresowani, to jedziemy. Wprowadzenie. Na ten moment mamy sytuację taką, że w MCU brakuje jednego zasadniczego elementu, który jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o główne komiksowe uniwersum Marvela. I mam na myśli mutantów. Czyli krótko mówiąc, osoby wyposażone w gen X, będący źródłem ich mocy i ujawniający się w trakcie dojrzewania. Mutanci są też potencjalnie kolejnym szczeblem ewolucji, stąd cała ta dyskusja dotycząca ich dyskryminacji, obaw ludzkości itd. Co istotne, komiksowa Wanda Maximoff zadebiutowała jako mutantka i przez długie, długie lata uważano, że to właśnie gen X jest podstawą jej mocy zmieniających rzeczywistość, które później wyewoluowały w intuicyjne używanie magii chaosu. W 2015 dowiedzieliśmy się, że komiksowa Wanda nie jest córką Magneto, a następnie, że nie jest mutantką. W sensie, że High Evolutionary Kree tak naprawdę eksperymentował na ludzkich dzieciach, potem nie był zadowolony z efektów, więc podrzucił je z powrotem rodzicom. Natomiast generalnie chodziło mu o wybudzenie ich naturalnych właściwości, które mogły, ale nie musiały wynikać z genu X i raczej nie wynikały z genu X. Zostańcie ze mną, bo to będzie istotne dla teorii. W filmowym uniwersum Marvela, z racji tego, że nie ma mutantów, to zarówno Wanda, jak i Pietro, pokazani nam w Age of Ultron, są powiązani z perłem Lokiego i uwolnieniem mocy, jakie w nich drzemały. Ale w sumie nie wiemy, co było źródłem tych drzemiących mocy. Czym z perspektywy czasu mógłby być Gen X? W WandaVision Scarlet Witch zachowuje się jak tradycyjna overreaktująca Scarlet Witch, więc nakłada klątwę na całe miasteczko. No i co najistotniejsze, pojawia się tam postać grana przez aktora, który w uniwersum Foxa, w mutanckim uniwersum Foxa, grał Pietro Maximowa, czyli Quicksilvera, i pojawia się w klasycznym stroju Quicksilvera. Z perspektywy czasu wiemy, że to nie był Quicksilver z żadnej alternatywnej rzeczywistości, ale według mnie był to taki balonik próbny całego pomysłu. No wiecie, zobaczmy, jak fani zareagują na teasowanie tego, że mutanci z alternatywnych rzeczywistości pojawili się w tej rzeczywistości. Wiemy też, że Wanda w pewnym sensie kreowana jest na antagonistę tego filmu, no bo w rozmowie z Doktorem Strange'em mówi o tym, jak on robiąc różne rzeczy staje się bohaterem, a ona robiąc różne rzeczy staje się wrogiem. Słyszymy też przez moment głos Patricka Stewarta, czyli profesora Xaviera z oryginalnego uniwersum Foxa, co by znaczyło, że będzie on pierwszym autentycznie pokazanym mutantem w MCU. No bo Charles Xavier w każdej swojej wersji jest mutantem. Niezależnie od tego, czy ten Foxowy jeszcze żyje, czy to jest jakiś inny Charles Xavier, który jest po prostu członkiem jakiegoś multiwersalnego Illuminati. Do tego w trailerze mamy też taką czadową scenę, w której Doctor Strange rozpada się na takie wesołe kostki. I to też będzie istotne. Do tego z serialu Loki możemy wiedzieć o tym, że istnieją tak zwane prawidłowe ścieżki rozwoju linii czasowych i są też takie, które nieuznane są za prawidłowe. Na przykład podróż Avengersów w przeszłość w Avengers Endgame była jak najbardziej prawidłowa, ale inne podróże w czasie już niekoniecznie. I tu wkraczają wesołe fanowskie teorie. Wspólnym elementem wszystkich, do których dotarłem, jest jedna myśl przewodnia, mianowicie Wanda w tym filmie doprowadzi do sprowadzenia lub pojawienia się mutantów w MCU. Dalej rozgałęziają się w kilka wariantów. No bo totalnie mogłoby być tak, że na jakimś etapie Wanda napotyka na grupę, która w jej ocenie jest jak najbardziej złowrogą i są to mutanci z Foxa. Dokonuje ich anihilacji przez powiedzenie słynnego No More Mutants, niczym w komiksowej historii House of M, do której jeszcze za chwilę wrócimy. Następnie robi się jej bardzo smutno, chce to odwrócić i przy okazji jak odwraca, to odwraca z przesadą. W efekcie mutanci zostają sprowadzeni do MCU, albo zostają wybudzone mutanckie moce w osobach, które już znajdują się w MCU. Chociaż ten wariant mniej mi się podoba. No bo co gdyby Wanda w swoich multiwersalnych podróżach spotkała czy Patricka Stewarta, czyli profesora Xaviera, czy Magneto w młodszej lub starszej wersji, czyli takiego swojego multiwersalnego tatę, dowiedziałaby się o istnieniu mutantów, a jeszcze na górze tego wszystkiego okazałoby się, że źródłem tak naprawdę jej mocy, wybudzonym i wzmocnionym przez Kamień Nieskończoności, jest Gen X. Jakby do tego wszystkiego dowiedziała się jeszcze, że prawidłową linią ciągłości fabularnej Marvela jest taka posiadająca mutantów, to pewnie zrobiłaby wszystko, w tym użyłaby swoich mocy kontrolowania magii chaosu do tego, żeby przywrócić ciągłości fabularnej MCU właściwy kształt. Co by też znaczyło, że przez te wszystkie filmy śledziliśmy alternatywną ciągłość fabularną w stosunku do prawidłowej. Fajnie! No ale jak miałaby tego dokonać? No i właśnie, w tym miejscu wkracza historia House of M, bo tak naprawdę ta teoria jest takim odwróconym House of M. Dla tych z Was, którzy obejrzeli więcej niż jeden film u mnie, to już możecie wiedzieć, że House of M to była taka historia, w której Wanda stworzyła alternatywną ciągłość fabularną, w której wszyscy mieli być szczęśliwi, a następnie jak nie wyszło, to wypowiedziała No More Mutants i większość mutanckiej ówczesnej populacji zniknęło, w sensie zostało pozbawionych mocy. Gdyby udało jej się zrobić coś dokładnie odwrotnego, to przez użycie swoich umiejętności mogła aby sprowadzić do głównej ciągłości fabularnej MCU dowolnych mutantów z uniwersum Foxa,
albo właśnie wybudzić w MCU moce mutantów i działanie genu X. Co oznaczałoby, że w MCU dostalibyśmy taki soft mutanci reboot. Pewnie jeżeli chodzi o aktorów, to byłoby tak jak z Daredevilem, w sensie pozbieralibyśmy tych, którzy nam pasują i dali im po prostu nowe fuchy. Jak wisienka na torcie w tych teoriach ląduje ta scena z trailera, gdzie Doctor Strange rozpada się na te sześcianiki. No bo jakby nie było, jak spojrzycie na scenę, w której coś podobnego dzieje się z Hawkeye'em właśnie w historii House of M, to jest to nad wyraz duże podobieństwo. Przypadek? Nie sądzę. Szalona teoria, zwłaszcza w tym drugim wariancie, ale muszę przyznać, że gdyby się sprawdziła, to byłby to prawdziwy multiwersalny obłęd. A co wy o niej myślicie?